Aleja S.A. w polskiej Pikinonej na promenadzie Stadionu Narodowego w Warszawie, fotografia Kuba Ates, agencja Gazeta, na DWCH o ostatnich mundialach po DWCH meczach Mona Siby Opakowa. Teraz będzie inaczej. Wiesz, wtedy Nemwi prezes PZPN Zbigniew Boniek po porażce z Senegalem 1-2-2 na otwarcie mundialu. Na środowej konferencji prasowej Zbigniew Boniek mówił: uznaliśmy, że naszym obowiązkiem jest spotkanie z mediami, inaczej wyobrażaliśmy sobie początek mundialu. Mecz z Senegalem był klasycznym spotkaniem na 0-0. To my spowodowaliśmy, że rywale strzelili 2 gole. Byli silni, wysocy, długo rozgrywali piłkę, wykorzystali nasze błędy. Doceniam klasę rywala, ale nie da się powiedzieć, by Senegal zagrał znakomity mecz. Gdybyśmy dostali takie prezenty, moglibyśmy zdobyć 3 punkty. We wtorek zawiedliśmy wszyscy razem, ale nie chcemy stąd wyjeżdżać, nie pokazując tego, na co nas stać, a stać nas na wyjście z grupy. Każdy trener jest przekonany, że wybrał najlepszą możliwą taktykę. Czasami jednak boisko to weryfikuje. Nie zagraliśmy dobrze, ale taktyka to tylko jeden z elementów. Byliśmy zamuleni, nie wychodziło nam to, co zazwyczaj nam wychodzi. W piłce najważniejsza jest głowa i przygotowanie fizyczne, dopiero później dochodzi do tego taktyka. Mecz z Senegalem nam nie wyszedł, ale nie szukamy winnych. Po porażkach jesteśmy wszyscy razem, zdajemy sobie sprawę z krytyki, przyjmujemy ją i szukamy rozwiązań, nie ograniczamy dostateczny P do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów wyborczej. Wypróbuj teraz od 19,90 z wywiadem.